Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmiku, w kolejnym holu zakupowym. Dzisiaj będzie ten hol trochę mniejszy niż poprzedni, natomiast ja uwielbiam oglądać hole, uwielbiam kręcić hole. Wiem, że dużo z Was też hole lubi, no bo kto nie lubi zakupów, no hello. I chcę Wam pokazać kilka rzeczy, które na przestrzeni ostatniego czasu, tygodni, na przestrzeni od momentu ostatniego mojego holu, zakupiłam, nie jest tego dużo, jak mówię, większość jest do pielęgnacji, jest jeden ciuk, jedna biżu. Także może słuchajcie, zaczynajmy. Pierwszą rzeczą, którą chcę Wam pokazać, z której niezmiernie cieszę, bo no ta rzecz, jak ją tylko zobaczyłam, to do mnie przemówiła. Widziałam, Marta, weźmy, jest to słuchajcie sukienka. Sukienka przepiękna, na jedno ramię z River Island. I no jest cudowna, tutaj to nie są ramioszka, to są szlufki, ale zobaczcie jakie ona ma tutaj, nie wiem jak to nazwać, takie przyozdobienia, takie fikumiku, takie coś. I to ma w środku jakby drucik, także to nam się nie powygina. No słuchajcie, sukienka przepiękna, czy na jakieś chrzciny, czy nie wiem, czy jak kiedyś będę miała śluby, będę chciała się przebrać w sukni ślubnej, to będę miała. No jest słuchajcie bombowa. Jedyne co, to tak jak ona mi tutaj jest cała, tu przyległa, tak tu centralnie, tu w biuście ten centymetr będę musiała mieć zwężona, ale to żaden problem. Także tak wygląda ta sukieneczka. Z tyłu ona się prezentuje tak. Jest na zamku, od góry do dołu ciągnie się zamek. Ja początkowo nie wiedziałam, jak tą sukienkę powinnam założyć, słuchajcie, aż w końcu do mnie dotarło. Z tyłu też to jest takie przyozdobienie, przez to akurat jak moja pupa jest tutaj w tym miejscu mniej więcej, to ona nie wydaje się płaska, wydaje się fajna, taka wypukła. Jak może zacząć, to jest taka, nie wiem, jak to nazwać, siateczka. Takie coś, takie wiecie. Takie wiecie co, ja nie wiem co to. Ale naprawdę, no sukienka jest prześliczna, no powiedzcie. No jest piękna, no po prostu jak ją zaczęłam, mówię, nie, ty idziesz ze mną. Także, no naprawdę bombowa, także to jest pierwsza i ostatnia rzecz ciuchowa, jaką zakupiłam. Następnie przejdźmy może do kolczyków, które sobie zakupiłam, będąc w Tesco na zakupach. Bo były, słuchajcie, przycenione. Były przycenione z 3 funtów na funta, więc jak ja mogłabym nie wziąć? I to są takie piękne, mój włos, jak zwykle, to są takie piękne ważki, można powiedzieć. Takie obramowanie mają złote, zateczki też w ogóle z tyłu złote, tak? Wiemy, jakie złoto z Tesco. No i jest to taka przepiękna, przepiękna ważka. Bardzo mi się spodobały, no naprawdę są ekstra. No i za cenę 1 funta, to słuchajcie, no naprawdę, nawet mi Mariusz mu powiedział, ty to zawsze musisz coś kupić. Tak. No jak było za funta i ładne, to co? I przejdźmy jeszcze do może jednej rzeczy, która nie jest ani kosmetyczna, w sensie kolorówka, ani pielęgnacyjna. Jest to odświeżacz powietrza, który zakupił mój Mariusz. Odświeżacz przepięknie pachnie. Początkowo jak nim popsikotałam, nie mówię, ty, jakim ty perfumem się psikałeś? A on mówi, to nie perfum, to odświeżacz powietrza. Jest to zapach lawendowy. Jest to firma Fibris. Z takim dozownikiem. Ja tu teraz psiknę. I słuchajcie, pachnie, no pachnie dosłownie jak męskie perfumy. Nie zajrzę takim typowym odświeżaczem, jak nie wiem, do kibla, ale no pachnie mężczyzną. Także naprawdę bardzo ładnie pachnący odświeżacz powietrza lawendowy, bo mój Mariusz ma fioła na punkcie lawendy, świeczki, odświeżacze, wszystko lawendowe. I właśnie to jest, jak mówiłam, lawenda, która pachnie męskim perfumem, a nie preparatem na mole. Także odświeżacz bardzo fajny i jest dość spory, bo aż 500 ml, także pół litra odświeżacza. Mam ciekawe, na jak długo starczy. Dalej, kolejno, może kolorówka, bo to jest jedna jedyna rzecz z kolorówki. Jest to eyeliner z Barbary Daily, którego też mogliście już zobaczyć na moim kanale. Oczywiście podlinkuję Wam ten filmik w opisie do tego testu. I eyeliner, słuchajcie, boski. Miałam go na razie póki co raz. Na razie póki co raz. Tak. Miałam go póki co raz na moich oczach, właśnie kiedy robiłam dla Was test. I jest to eyeliner z Barbary Daily w kolorze Dramatic Black, czyli po prostu czarny. Z dołączonym tutaj takim pędzelkiem od razu do robienia. No i sam eyeliner Wam pokażę, tylko tu muszę dołem otworzyć. Pojemność jest 5 ml, ważność 18 miesięcy po otwarciu.
I on naprawdę jest czarny, czarny, czarny jak smoła. Także ja, no jak mówiłam, ja go miałam na razie raz, ale póki co ten raz był bardzo mile wspominany. Jest, o, może w ten sposób. Także taki eyeliner sobie zakupiłam. Ja go sobie zakupiłam w Tesco. Teraz tu zamknąć nie mogę. Także jedziemy dalej i idąc jeszcze drogą kolorówka, to kupiłam sobie płyn dwufazowy z Nivea do demakijażu oczu. Ja mam ziaję, która bardzo fajnie zmywa makijaż, natomiast paskudna jedna szczypie mnie w oczy, więc no nie mam ochoty jej używać do oczu, będę ją używała do twarzy, a do oczu sobie kupiłam taki dwufazowy z Nivei, zakupiłam go w Tesco i widziałam ostatnio go, pokazywała go jedna dziewczyna. Chyba Bugi go pokazywała, także no zobaczymy, niby do wszystkich rodzajów skóry, 125 ml do oczu i zmywa podobno nawet wodoodporną maskarę. Wodoodpornym ja się nie maluję, natomiast jak ma zmywać wodoodporne, to taką zwykłą na pewno zmyje mi w chwilę moment, także jestem ciekawa, nie mogę się doczekać, kiedy zacznę testować i zacznę go testować dzisiaj. Ha. Dalej, idąc drogą polecenia przez YouTube'owe koleżanki, to mam dezodorant w kulce z Nivea Invisible for Black and White. I ja ten dezodorant w kulce widziałam u panny Anny. Stwierdziłam, nie no, muszę go mieć, tym bardziej, że mój się kończy. Ale zawsze jak mi się coś kończy, to się okazuje, że jeszcze na tydzień tego mam. Także przypuszczalnie za parę dni zacznę go używać, jeszcze go nie używałam. Natomiast pachnie przyjemnie, tak delikatnie, ledwo wyczuwalnie, ale bardzo ładnie. Bardzo mi się podoba ten zapach. I co, i zobaczymy, jak będzie działał. No nic na razie, małych, małych chcę powąchać, proszę. Ładnie? No to super. Póki co jeszcze nie wiem, jak działa, bo go nie używałam. Natomiast na dniach zacznę go używać. Ma bardzo fajną, podejrzewam, że to szkło, szklane opakowanie. Tak. Aha, jeżeli ktoś by się ciekawił, dlaczego mam tylko ten paznokieć pomalowany, to dlatego, że po prostu ostatnio mnie właśnie w ten palec tutaj kot udrapnął dość mocno i jak zmywałam paznokcie, to po prostu nie chciałam, żeby mi tutaj jakiś zmywacz wleciał i potem już zapomniałam o tym i dzisiaj muszę to zrobić. Także tyle w kwestii wyjaśnienia, czemu mam jeden paznokieć pomalowany, gdyby ktoś chciał oczywiście wiedzieć. I teraz już następne cztery rzeczy. Przejdźmy do dłoni. Mój ulubiony krem z Palmersa skoncentrowany, kakaowy z witaminą E do rąk, łokci, kolan i stóp. Ja ten krem uwielbiam. Teraz zaczęłam go coraz częściej używać na moje stópki, zawsze na wieczór. Zapach boski, no naprawdę. Także no, ja Wam już mówiłam o tym produkcie, serdecznie Wam go polecam, bo naprawdę bardzo fajnie nawilża. To jest 24 godziny nawilżenia, no nie wiem czy 24, no bo przez nie mam tak, że przez 24 godziny rąk nie myję, żeby nie wiedzieć. Znaczy, żeby móc sprawdzić, czy on faktycznie działa. Natomiast bardzo fajnie nawilża, szybko się wchłania. Nie zostawia takiej tłustej, ślizgiej powłoki, że wiecie, nie możecie kubka wypić, wypić kubka, tak. Że nie możecie chwycić kubka, po prostu się napić kawy, czy czegokolwiek, co tam macie, bo Wam wszystko z rąk wypada, także taki kremik ja Wam bardzo polecam. Nie zostawia tłustej powłoki, jak mówiłam, no i nie będę się dużo zwodzić. Dalej, włosy, kupiłam sobie szampon. Kocham Tresemme, ale już zaczęło mi się nudzić i nie chciałam przedobrzyć, także taki właśnie kupiłam sobie teraz L'Oreal Paris Elle Rive i jest to szampon dla takich wrażliwych włosów, dla takich, z którymi trzeba ostrożnie, takie wiecie, które są łamliwe, skłonne do wypadania i tak dalej, sroty pierdoty. No i co, ma aż od końca, aż od tu nasady, aż po końcu zdrowe, po prostu trzy razy grubsze i oto tam, to tam, co to nie robi ten szampon. Natomiast szampon myje jak myć powinien, fajnie się pieni, fajnie pachnie i podejrzewam, że jest naładowany silikonami, bo jak nie myję włosy, to one są gładziutkie i mięciutkie. No także podejrzewam, że to za sprawą silikonów, nawet nie patrzyłam tutaj skład, co dokładnie jest, ale jeżeli po szamponie włosy są miękkie, gładkie i lejące się, to znaczy, że ma on silikony. Ale najwyraźniej moim włosom silikony służą, bo ładnie lśnią i w ogóle. Dalej. Dwa żele pod prysznic, zacznę może od tego z Original Source, który kupił mój Mariusz. I mi się wydaje, że my go już kiedyś mieliśmy, a mi nie podszedł. I tym razem też mi nie podszedł, bo to jest to... Mięta i drzewo herbaciane,
Zużyli prawie 8 tysięcy podobno prawdziwych listków mięty, no nie wiem. W każdym razie zapach, bo ja aż stąd czuję. Krople na żołądek, miętowe tabletki. No, nie mój zapach, jeżeli chodzi o żel pod prysznic. Mariusz twierdzi, że my go nie mieliśmy wcześniej. Ja jestem prawie, że pewna, że go wcześniej mieliśmy i mi też nie podszedł. W każdym razie, nawet go wcześniej nie mieliśmy, to teraz też mi nie podszedł i nie podszedł i nie mi się myje tylko i wyłącznie Mariusz, bo no, mi on zalatuje po prostu kroplami na żołądek. I tyle. I ostatni produkt już w dzisiejszym holu jest to żel pod prysznic mój, którym czułam, że Mariusz wczoraj też się mył. Jest to żel z Kooperatywa. I słuchajcie, jak na taki żel z Kooperatywa, firmy Kooperatyw, który kosztuje tam, nie wiem, chyba tylko funta. I niby nie można się za dużo po nim spodziewać, to słuchajcie, alkohol jest na samym ostatnim miejscu w składzie, a skład sięga tak. Na ostatnim składzie jest dopiero, zostaw kochanie, alkohol. Wcześniej wiadomo, jest tam jakaś chemia wpakowana, ale to nie szkodzi. Jak butelka, jak i kapsel nadają się do recyklingu. Produkt nie jest testowany na zwierzętach, co w ogóle już chyba jest zabronione testowanie na zwierzętach. I oprócz właśnie, no kokos też nie jest na pierwszym miejscu, bo jest tak no w 2/3, ale oprócz kokosa mamy tutaj też miód i właśnie podejrzewam, że dzięki właśnie temu miodowi, dzięki temu miodzie, myszko nie trzaskaj, dzięki temu miodzie właśnie czułam, że na mojej skórze nawilżenie, czułam jakby miał jakiś olejek, więc to na bank jest ten miód, tak podejrzewam. No i pięknie pachnie, słuchajcie, kokosem, cała łazienka pachnie kokosem. Mogłabym tak siedzieć, słuchajcie, i wąchać. I czemu ja wcześniej tego nie kupiłam, to ja nie wiem. Ale po prostu... Zapach boski, naprawdę, dla wszystkich fanów kokosu. Serdecznie wam polecam, bo pachnie pięknym kokosem. Nie pachnie takim, wiecie, naturalnym kokosem, ale nie pachnie też takim sztucznym kokosem. Takim bardzo przyjemnym, bym powiedziała, kokosem. Także to były moje zakupy. Jak widzieliście, nie za dużo, nic praktycznie zbędnego. Wszystko, co tutaj jest, co potrzebowałam. Także w tym miesiącu nie zaszalałam. No i jest sukienka, z której się bardzo, bardzo cieszę. Dajcie znać, jak wam się sukienka podoba. I co? Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia już niedługo w kolejnych filmikach. Buziaki, pa pa!